cześć, tu Mateusz z Mad Max. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie tygodniowe od 9 do 15 września. I tradycyjnie zobaczę dla Was, jaka będzie ogólna energia, co do Was przyjdzie, co odchodzi do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie. Będzie też rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już nowe czytania z okazji nowego roku numerologicznego, co przyniesie jesień, co przyniesie wrzesień, czytania miłosne. Tutaj jak gdzieś na górze podlinkuję, ale w opisie pod filmem również je znajdziecie, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada. Całą resztą się nie przejmujcie. Ewentualnie zapraszam do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych oraz do zgłaszania się po czytania prywatne. Wagi, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Karta siódemki mieczy. Ktoś tutaj wybiera drogę na skróty. Ewentualnie mam wrażenie, że trochę się leni. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A przychodzi do Was trójka monet i przepraszam bardzo, trójka buław, karta bramy, karta nowych etapów i no, z tym lenistwem to jeszcze się wstrzymam w takim razie. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi z kolei karta siły i mocy. Na razie dużo ognia, słuchajcie. Czyli baran, lew, strzelec. Jakby się przedstawiacie? O, tutaj z kolei jest dla Was karta gwiazdy, moja ulubiona, która jest związana z nadzieją, pozytywnym myśleniem, pozytywnym nastawieniem i w sumie bardzo dobrze. Ja mam wrażenie, że część z Was może mieć plan lub w ogóle dostać jakąś propozycję, może nawet zmiany lub wyjazdu, o których no, na razie myślicie i nie chcecie nikomu powiedzieć. Trzymacie to na razie dla siebie. Jaka będzie rada? W radzie jest król kielichów i czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać głupca, a z przełożenia, słuchajcie, jest dziesiątka mieczy. I też bym powiedział, że okej, no dobra. Może to być trochę leniwy tydzień. Może nie do końca macie po prostu tutaj niesamowitą energię, która Was rozsadza. Ale to nic, no słuchajcie, życie jest sinusoidalne i no nie zawsze trzeba i można w ogóle być na jakichś wielkich, wysokich obrotach. Nie ma w tym nic złego, ale powiedziałbym, że być może jest to czas, w którym przypomni Wam się o jakimś planie z przeszłości, który wypadałoby znowu wdrożyć w życie. I czy tutaj chodzi o odwiedzenie konkretnego kraju, czy zmianę, czy powrót do diety lub ćwiczeń, to już zależy od Was. Ale z przełożenia dziesiątka mieczy i no, ta karta mogłaby mówić o takim lekkim pokonaniu, więc wydaje mi się, że jest to związane z lenistwem lekkim. Ale może nawet nie to, że z lenistwem. Po prostu, jakby to powiedzieć, robicie wszystko w swoim czasie. Nie dacie się poganiać i nie powiedziałbym, że tutaj macie niesamowicie mnóstwo energii w tym tygodniu, która Was rozpiera. W ogólnej energii jest z kolei siódemka mieczy i to też mogłoby być związane z drogą na skróty, która no, nie zawsze będzie działała. Ale tutaj widzę, że jeśli tak naprawdę no, ta droga na skróty może być jak najbardziej związana na przykład z pracą. No jeśli powiedzmy znajdziecie osoby dookoła Was, z którymi podzielicie się obowiązkami, no to powiedzmy wówczas będziecie mieli mniej tej pracy, ale droga na skróty nie jest dobrym rozwiązaniem, bo po prostu Wam się nawarstwi obowiązków. Tutaj też widzę, że
jest jakiś pomysł właśnie z przeszłości, który no, został odłożony na dalszy plan, został gdzieś tutaj na wyższą, no późniejszą półkę, że tak powiem. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, ale powiem. Odłożony i wydaje mi się, że w tym tygodniu Wam się po prostu o nim przypomni. Ale zobaczcie, przychodzi do Was trójka buław, czyli właśnie karta bramy, karta wyruszania w nowe i też rozglądania się, słuchajcie, szukania jakichś no, nowych horyzontów. I mi się wydaje, że to właśnie może być z tym związane. Czyli powiedzmy, no do tej pory na przykład chodzenie na siłownię Wam nie wychodziło, bo nie sprawiało Wam to przyjemności, wręcz ogromny wysiłek. Więc może wypadałoby spróbować chodzić na basen, bo kiedyś zawsze był Wam w głowie basen, bo słyszeliście dużo dobrych rzeczy o tym, że wysmukla sylwetkę i szybkie efekty i tak dalej. Być może właśnie coś takiego. Z innej perspektywy patrzycie na temat, w którym już trochę się poddaliście. Albo może na przykład przypomni Wam się, że jest inny rodzaj diety, o którym kiedyś myśleliście, żeby spróbować. I to jest właśnie być może ten czas. Tak bym powiedział. Tutaj też widzę, że... ale to zaraz. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta siły i mocy i no, ona tutaj przedstawia taką leśną wróżkę na żubrze. Bardzo ją lubię w tej talii. No, w ogóle uwielbiam te talie, ale do czego zmierzam? No, to jest właśnie potwierdzenie, że w tym tygodniu może być trochę mniej energii i to nie znaczy oczywiście nic złego. No, słuchajcie, ja też mam ostatnio coraz mniej energii, wieczory coraz dłuższe, coraz mniej słońca, więc no, nie chcę się robić jakichś nie wiadomo jak wymagających rzeczy. Skoki na bungee i jakieś, słuchajcie, skoki ze spadochronu codziennie. Raczej w domu z herbatą pod kocem oglądając filmy. I tutaj myślę, że Wy macie taki nastrój, ale dzięki temu zrobi Wam się trochę czasu, żeby pomyśleć na przykład właśnie jak z innej strony ugryźć temat diety, ćwiczeń czy jakikolwiek inny, który ostatnio Wam siedział w głowie. Sprawdzajcie czytania dla swoich ascendentów, znaków ascendentalnych oraz czytania na nowy rok numerologiczny i na jesień, na wrzesień, bo są na moim kanale, tam może będzie więcej. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta gwiazdy i z jednej strony może jest to karta związana z bujaniem w obłokach. No, tak jak powiedziałem przed chwilą, macie po prostu trochę więcej czasu na to, żeby się pozastanawiać, przemyśleć pewne sprawy i właśnie być może odświeżyć pewne marzenia, plany z przeszłości. Karta gwiazdy jak najbardziej mówi o pozytywnym myśleniu i o nadziei. Między innymi dlatego ją tak lubię. I tutaj wychodzi na to, że jeśli już sobie coś tam ułożycie w głowie, zwłaszcza a propos diety, ćwiczeń czy jakiegoś wyjazdu, to spojrzycie na to tak bardzo pozytywnie i na zasadzie, kurczę, nie mogę się doczekać, spróbuję, zrobię to, myślę, że mi się uda. Tutaj w Radzie jest karta Króla Kielichów i no, on jest reprezentantem trygonu wody, czyli rak, skorpion, ryby. No, nie wiem czemu, ale tutaj macie spółkować z kimś spod tych wymienionych znaków. Ale jest powiedziane, żeby tak naprawdę nie podchodzić zbyt bardzo emocjonalnie do właśnie tego, co się będzie działo w tym tygodniu. Może będą jakieś informacje rzeczywiście, które sprawią, że Wam się po prostu odechce trochę, na przykład w pracy, bo wyjdzie na jaw, że ktoś tam konszachtował za plecami i powiedzmy będzie jakaś podwyżka lub wyjazd służbowy, no ale akurat teoretycznie będzie konkurs, ale już wiadomo, kto wygrał. Wiecie, o co chodzi, jeszcze się konkurs nie zaczął. To jest powiedziane, żeby dać sobie spokój, to i tak później wyjdzie, żeby nie eskalować, nie drążyć problemów. Jeśli chodzi o Króla Kielichów, to też bym powiedział, że ukoić siebie wewnętrznie, emocjonalnie, wyciszać się w tym tygodniu i tak naprawdę zwracać uwagę właśnie na odpoczynek i układanie sobie w głowie, bo ewidentnie coś tam jest do ułożenia. Unikać karty głupca, czyli też podejmowania zbyt pochopnych decyzji, ale też słuchajcie, powiedziałbym tak, osoby, które miałyby rzeczywiście, no tutaj
oszukiwać i to wyjdzie na jaw, powiedziałbym, że i tak, tak jakby w cudzysłowie, karma ich dopadnie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. Głupiec też mówi, żeby nie przekreślać od razu na początku jakichś swoich pomysłów, bo wypadałoby się im przyjrzeć, może tak naprawdę najprawdopodobniej są atrakcyjne, mogą wyjść i wypadałoby spróbować je realizować. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Na moim kanale są już czytania na nowy rok numerologiczny, co przyniesie jesień, czytania wrześniowe oraz miłosne. Ja je tutaj gdzieś wszystkie podlinkuję, ale będą też w opisie pod filmem. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.